Przypomnijmy, proszę Państwa, znajdujemy się w Warszawie pod siedzibą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Mówimy o, popularnie i w skrócie mówiąc, o wiatrakach, czyli o siłowniach, elektrowniach wiatrowych. Proszę Państwa, w całej Polsce, jeśli chodzi o wiatraki, nie sposób nie spotkać pani poseł Anny Zalewskiej. Pani poseł, znam ten temat i tak samo jak i pani, ale pani jeździ praktycznie na każdy protest, gdzie tylko w jakiejkolwiek gminie mają ten problem, zgłaszają się do poseł Anny Zalewskiej. Wiedzą, że ta pani prowadzi tę sprawę. Czy pani sama prowadzi tę sprawę? Jak wygląda ten proces organizacyjny tego wszystkiego, tego ruchu? Spróbujmy go umieścić, bo dzisiaj w Warszawie nieprzypadkowo jesteśmy, ponieważ ludzie, którzy protestują w całej Polsce, postanowili w końcu przyjechać do Warszawy. No rzeczywiście nie dałabym rady sama. To proces, który trwa już od kilku lat. Tam, gdzie mam wolny termin, rzeczywiście jestem, ale jestem już w tej chwili wspierana właściwie przez cały Klub Prawa i Sprawiedliwości, choć zachęcam zawsze protestujących do tego, żeby odwiedzali każde biuro poselskie, po to, żeby rzeczywiście wszystkich posłów przekonać do oddalenia elektrowni wiatrowych. Ostatnie miesiące, tak właściwie grudzień, wspólnie z stojącymi tutaj osobami z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia przygotowaliśmy taki niezbędnik składający się z 200 stron dla każdego posła Prawa i Sprawiedliwości, żeby rzeczywiście mógł reagować i wspierać ludzi. Ale zaczynamy docierać do muru i do ściany, to znaczy sądy, prokuratury, instytucje państwowe, wojewodowie, samorządowcy właściwie umarzają wszystkie postępowania, lekceważą protesty ludzi. Zdiagnozowanych, zarejestrowanych już jest 500 gmin. I to, co symptomatyczne, to to, że przed wyborami koledzy z Platformy Obywatelskiej zgłosili wniosek na podkomisji, która pracuje nad ustawą oddalającą elektrownię wiatrową, żeby zawiesić postępowanie, zawiesić pracę komisji. A jednocześnie ustawa, z którą wiązaliśmy dodatkowe nadzieje, ustawa o energii odnawialnej, tak zwana ustawa OZE, nie ujrzy światła dziennego co najmniej do końca roku. Natomiast problem rzeczywiście narasta i doszło już do takich emocji i bezradności ludzi, że zdaje się, że ten protest już będzie protestem rotacyjnym, aż do skutku będą zjeżdżać ludzie z całej Polski, będą się zmieniać po to, żeby wymusić jakiekolwiek przepisy, które oddalą elektrownie wiatrowe, a tam, gdzie są posadowione nielegalnie, a w bardzo wielu miejscowościach, tutaj jest między innymi Iłża, która ma raport Najwyższej Izby Kontroli, z której wynika, że nie ma absolutnie podstaw prawnych do tego, żeby elektrownie wiatrowe stały. No i co z tego? Nikt, prawda, nie chce po stronie samorządu coś z tą sprawą zrobić. Dlatego jesteśmy tutaj już w takiej dużej grupie, ale to nie jest ta grupa pracująca, posłów i eurodeputowanych, bo widzę już tutaj dwóch. Proszę zauważyć, oni też się angażują. Będziemy musieli przenieść i protest, i emocje do Parlamentu Europejskiego, bo Unia Europejska z elektrowni wiatrowych lądowych w takiej skali po prostu się wycofuje, po to, żeby w jakikolwiek sposób wspierać ludzi. Jesteśmy równie zdeterminowani jak oni. Dziękuję.